Witaj w części drugiej. Dzisiaj na warsztat bierzemy optykę, a dokładnie wzory z nią związane. Będziemy się zastanawiać, jakich wzorów brakuje, co oznaczają poszczególne wielkości w danych wzorach, gdzie wstawiać plusy i minusy, bo te wzory są zazwyczaj zapisane w formie takiej bardzo ogólnej. I w zadaniach warto wiedzieć, kiedy sobie gdzieś tam minusa dopisać, żeby wiedzieć, jak to rozwiązać oraz w jakich takich przykładowych zadaniach możemy je zastosować. Gotowy? Intro. Pierwszy wzór to kąt graniczny. Sinus alfa granicznego równa się 1 przez n. I słuchajcie, mógłbym starać się wysilać i tłumaczyć Wam, czym jest ten alfa graniczny, ale lepiej jest to narysować, bo wtedy będzie od razu widać. Zobaczcie, jeżeli mamy dwa ośrodki, n1 i n2, i musimy jeszcze wiedzieć jedną rzecz o nich, że n2 jest większe od n1, inaczej, słuchajcie, to co będę malował by nie miało sensu. Co to znaczy, że jest gęstszy optycznie. Współczynnik załamania n2 jest większy od n1. Czyli ten szary jest większy od tego białego. No i teraz mamy jakiś promień świetlny, który wychodzi z ośrodka N2 i przechodzi do ośrodka N1, czyli ten promień pada pod jakimś kątem alfa, no i jeżeli wychodzi do N1 mniejszego od N2, to załamuje się pod kątem większym, czyli tu jest jakieś beta. To, mam nadzieję, jest dla Was oczywiste. No ale dobra, temu promieniowi czarnemu udało się wydostać na zewnątrz. Gdybyśmy mieli sytuację trochę inną, to znaczy ten niebieski promień, zobaczcie, teraz by się pod większym kątem alfa nie tyle co załamywał, co padał, no to też i pod większym kątem się tutaj nam załamie. Ale też skubaniec jest w stanie uciec z tego ośrodka drugiego. No i istnieje, słuchajcie, istnieje taka jedna wyjątkowa sytuacja, albo mówiąc inaczej, taki wyjątkowy kąt, pod którym jeżeli ten promień wychodzący z ośrodka drugiego by padł i padłby tak, że no, nie wyszedłby, czyli załamałby się pod kątem 90 stopni, czyli na zewnątrz nie wydostałoby się nic, to ten kąt, o właśnie o ten tutaj, nazwalibyśmy kątem granicznym. No, gdybyśmy go próbowali jeszcze zwiększać, no to wtedy ten promień świetny, słuchajcie, nie tyle co by nie wychodził, co jeszcze skubaniec by gdzieś tam nam wracał. Ale już sobie o tym nie mówimy. Nas interesuje w tym zadaniu kąt graniczny, czyli kąt, pod jakim ten promień świetny próbuje wychodzić, tak, że kąt załamania równa się 90 stopni. To tak patrząc bardzo, bardzo ogólnie na rysunku, o co w tym chodziło. No i teraz zobaczcie. Autor tutaj jeszcze napisał literkę N. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy jakiś jeden ośrodek, jakiś drugi ośrodek, N1, N2, tu jest N. Którą N wziąć? To na górze, czy to na dole? No to zobaczcie. Autor sobie przyjął, że to nie jest tak do końca stuprocentowo fajne, bo może być co innego, ale prawdopodobnie przyjął sobie, że ten promień świetlny ma zawsze wychodzić do powietrza albo do próżni, czyli wtedy N1 równa się 1 i to będzie oto. A N, które jest w naszym zadaniu, to jest tak naprawdę współczynnik załamania tego ośrodka, z którego to dziadostwo wychodzi. Okay? Czyli w naszym przypadku to moglibyśmy sobie dopisać N2, gdybyśmy liczyli do konkretnego zadania, ale w ogólnym wzorze wygląda to tak. No i kąt graniczny chyba jest rozpykany. Z kątem Brewstera czy Brewstera, nie wiem, jak to się fachowo powinno wymawiać, jest trochę trudniej. To znaczy, tu jest już ciekawsza sytuacja, bo dotyczy trochę polaryzacji światła. Tym razem promień świetny nie wędruje z N2 do N1, tylko z N1 do N2. O, w taki sposób na przykład. I teraz zobaczcie, kąt padania jest równy tyle. W przypadku, jeżeli dociera sobie ten promień świetlny do gęstszego optycznie ośrodka, to on się trochę odbije, a więc tu będzie kąt odbicia równy kątowi padania, ale też i częściowo skubaniec załamie. Okay? Czyli tu będzie jakiś kąt beta. Jeżeli my pod takim specyficznym albo specjalnym kątem to oświetlimy, albo mówiąc inaczej, ten promień świetlny padnie, że kąt między promieniem odbitym a promieniem załamanym, czyli o to, będzie równy 90 stopni, to wtedy o ten kąt tuż będziemy mogli nazwać tym kątem Brewstera. Czyli w naszym przypadku, jak popatrzymy na wzór, to będzie to alfa B. Okay? Jaki ciekawy skutek, czy też wniosek z tego wypływa, to już tak idąc dalej, że ten promień, o ten tutaj odbity, będzie liniowo spolaryzowany. Okay? Ale co to jest polaryzacja liniowa, kołowa i na czym to polega, no to innym razem, tutaj nie mamy na to czasu. No i kolejna rzecz, słuchajcie, co jest w takim razie naszym N-em? N to jest znowu o to.
Czyli N1 to jest powietrze próżnia. No i słuchajcie, wzór, którego będziemy używali chyba najczęściej, czyli równanie soczewki i równanie zwierciadła. Więc tak naprawdę to są dwa wzory. Jeden napisany dla soczewek, drugi napisany dla zwierciadła. I teraz zobaczcie, jest jedna bardzo fajna rzecz. To jest wzór napisany w formie ogólnej, ale ten wzór czasami można zapisać inaczej, że na przykład tu zamiast plusa będzie stał minus, albo tu zamiast plusa będzie stał minus. I cały bajer polega na tym, żeby wiedzieć, kiedy te plusy i minusy sobie ustawiać. Dlaczego to jest ważne? Bo w 2019 roku, jeżeli mi pamięć nie myli, było właśnie takie zadanie, w którym były podane te dwie z trzech wielkości, pasowało tylko je podstawić i przekształcić wzór. Prawie wszyscy to zadanie zrobili. I prawie wszyscy źle, bo nie uwzględnili znaków, ok? Czyli to oznacza, że my nie rozumiemy wzorów, tylko widzimy jakieś wielkości, podstawiamy i próbujemy chamsko wyliczać rzeczy bez zrozumienia, a więc warto było wiedzieć, kiedy ten plus i minus ma być podstawiony. A więc przenosimy nasz wzrok na prawą część monitora i widzimy, słuchajcie, dobra, zanim jeszcze to zrobimy, to wróćmy do tego, i czym jest ten F, czym jest ten X i czym jest ten Y. Dla większości z Was pewnie to jest oczywista oczywistość, ale no może są osoby, które nie wiedzą. Więc F to jest, słuchajcie, ogniskowa, czyli odległość ogniska od soczewki czy też zwierciadła. X to jest odległość przedmiotu od soczewki czy też zwierciadła. Y natomiast jest to odległość obrazu od soczewki czy też zwierciadła. No i teraz zobaczcie, X... Od niego sobie zacznę, zawsze będzie dodatni, ok? Czyli tutaj mamy problem rozwiązany. Co by nie było, to tu plus zawsze będzie. Hip, hip, hura. Jak będzie się pojawił minus, to bym się zastanowił, czy dobrze zadanie jest rozwiązane. To taka wskazówka i czerwona lampka powinna się wtedy we łbie zapalić. No i dobra, lećmy w takim razie ogniskową. Kiedy ogniskowa będzie dodatnia, a kiedy będzie ujemna? Jeżeli mamy zwierciadła, to mamy część zwierciadeł wklęsłych i część zwierciadeł wypukłych. Dla zwierciadeł wklęsłych F będzie dodatnie, bo będzie tak jakby skupiało te promienie świetlne. Natomiast dla wypukłych będziemy to zapisywać ze znakiem minus. Okay, czyli tu będzie minus F, a tu będzie plus F. Natomiast soczewki. No, soczewki od słowa skupianie, czyli fokus, no to wyobrażamy sobie, że jak jest soczewka skupiająca, czyli skupia te promienie świetne, no to F powinien być dodatni. Natomiast jeżeli rozprasza, no to oczywiście powinien być ujemny, a więc soczewki skupiające F z plusem, rozpraszające F z minusem. W przypadku obrazu, czyli tego Y, który tu będzie, jeżeli wiemy, że obraz powstaje nam rzeczywisty, to sobie też dowalimy plusa. Jeżeli wiemy, że obraz powstaje nam pozorny, to wtedy będziemy sobie dowalać minusa, zarówno w soczewkach, jak i w zwierciadłach. No ale już osobiście widzę, jak chętni uczycie się i zapamiętujecie sobie te wielkości, prawda, że dla zwierciadłów wklęsłych F+, a dla ogniskowej F, dla soczewek rozpraszających to będzie F- i tak dalej, i tak dalej. Gdybym ja był na Waszym miejscu, na pewno bym się tego nie uczył, bo nie lubię się uczyć rzeczy na pamięć, dlatego Wam powiem, jak ja sobie to rozkminiłem, będąc w Waszym wieku, ucząc się do matury. Trzeba umieć konstrukcję. Słuchajcie, nie po to poświęca się powiedzmy 2 godziny w lekcjach w szkole na rysowanie konstrukcji dla zwierciadeł i konstrukcji dla soczewek, żeby sobie to odpuścić. To jest dość istotne. Po pierwsze, dlatego, że konstrukcje praktycznie zawsze się trafiają na maturze, więc coś tam trzeba namalować, a po drugie, pozwalają nam fajnie rozkminiać sobie, czy Y jest dodatni, czy Y jest ujemny, więc to podwójnie musicie sobie przećwiczyć. No i teraz zobaczcie, jak ja sobie to rozkminiam. Biorę sobie tak zwane sytuacje, które ja nazywam sytuacjami najbardziej standardowymi, czyli takimi klasycznymi. Najbardziej taką klasyczną, czy standardową, to jest sytuacja, kiedy mam tutaj o sobie przedmiot, w tym miejscu. Jest on oddalony o jakiś x. Zobaczcie, że ten x jest po lewej stronie od zwierciadła. Jak sobie narysuję odpowiednią konstrukcję, to tu mi powstanie ciach, ciach, ciach obraz. Ok, on jest też po lewej stronie od zwierciadła. Ognisko, z którego korzystałem, jest też po lewej stronie od zwierciadła. Więc ja sobie rozkminiłem tak. Jeżeli wszystko znajduje się po tej samej stronie, co przedmiot, prawda, czyli w tym przypadku po lewej, no to z plusem. Gdyby coś się znajdowało po prawej, czyli skorzystałbym z ogniska tutaj, albo rzeczywiście powstałby obraz po prawej stronie, no to wtedy tego Y bym już napisał z minusem. Jasne? Czytam F-a z minusem. Ale to też fajnie sobie zapamiętać, że dla skupiających
czyli dla tych wklęsłych F plus, dla rozpraszających F minus, ok? No ale dobra, to tak w dużym uproszczeniu. Standardowa, klasyczna sytuacja. Jaka jest standardowa, klasyczna sytuacja dla soczewek? No to znowu biorę sobie takie coś, co występuje najczęściej, czyli mam przedmiot, powiedzmy, po jednej stronie, to jest to nasza długość x. Natomiast obraz, zazwyczaj jak przechodzi taki promień świetlny przez soczewkę, to powstaje po drugiej stronie, a więc mamy tu jakiegoś Y. F akurat tutaj, bo też moglibyśmy skorzystać z tego, prawda? I też by nam coś wyszło, więc tu bym się tym nie sugerował, z której strony jest F, tylko patrzył na X i na Y. I sytuacja standardowa, normalna to jest taka, że X jest po jednej stronie, Y jest po drugiej. Jak tak jest, to zawsze X będzie dodatni, a Y będzie ujemny. A gdyby, i tak będzie w większości sytuacji, ale gdyby się stało coś innego, i ten obraz pojawiłby się po tej samej stronie, czy co X, no to wtedy zapisalibyśmy minusa, czyli ja bym sobie tutaj dowalał minus Y. Łatwo jest zapamiętać, że skupiające no to fokusują, czyli F na plusie, rozpraszające no to F na minusie, ok? Dlaczego? Jeszcze raz powtarzam, bo tu moglibyśmy też z tego ogniska korzystać, więc ta sama mnemotechnika, czy też lifehack, to nie jest do końca w 100% rewelacyjny, prawda? Ale działa. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest równanie szlifierzy, czyli wzór na soczewkę. Ja już tu sobie nawet dopisałem jedną rzecz, którą uważam za mega istotną, bo jest to wzór tak naprawdę na zdolność skupiającą danego elementu optycznego soczewki. Ok? Albo o policzenie odwrotności 1 przez f. Co jest dalej ukryte w tych naszych wzorkach? N to jest współczynnik załamania soczewki, czyli z tego, z czego jest zbudowany dany materiał. To może być szkło, ale to może być również i woda, może być też soczewka powietrzna. Takie zadania też się zdarzają. N to znaczy to, w czym się znajduje ta soczewka, czyli na przykład w powietrzu, albo zanurzyliśmy ją w wodzie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tu mamy jeszcze R1 i R2 dalej we wzorach. I tutaj zarówno przed R1, jak i przed R2 tak naprawdę stoją plusem. I tu też warto pamiętać, że tu też mogą stać minusy. I teraz trzeba wiedzieć, kiedy ten plus albo minus sobie dostawić, albo w ogóle kiedy zlikwidować jednego R-a, bo takie zadania też się mogą pojawiać. No to zobaczcie, mamy sześć typów soczewek, które sobie tutaj narysowałem. Pierwsza jest tak zwana dwuwypukła. Dwuwypukła, czyli jedna część soczewki i druga jest, jak sami widzicie, wypukła. Dla sytuacji, które są wypukłe, R-y będą dodatnie, czyli byśmy tu zapisali R1 z plusem i R2 z plusem, więc idealnie ten wzór, który tutaj jest na dole, miałby sobie plusy, mógłby wyglądać właśnie tak jak tu. N soczewki to jest N o tego, dobra, a N ośrodka to jest N o tego, o dziadostwa. Teraz zobaczcie, druga sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo jest to soczewka płasko wypukła. Ta część jest wypukła, a ta część jest płaska. Więc jakbyśmy sobie to rozkminili, dla wypukłej piszemy z plusem, natomiast dla płaskiej, no to zaraz, zaraz, jak płaska jest, to R to pewnie to byłoby gdzieś w nieskończoności, więc gdybym napisał, że R2 to jest nieskończoność, a teraz spróbował sobie obliczyć 1 przez R2, czyli 1 podzielony na coś bardzo, 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 bardzo dużego, daje nam 0, ok? A więc wtedy ten wzór nasz, który jest tutaj, mógłby wyglądać następująco. Tego nie ma, ok? I wygląda on tylko tak, dla sytuacji drugiej. Dobra, jedźmy sobie dalej, zobaczmy coś z trzeciej. Mamy tak, znowu ta część jest wypukła, a ta część jest wklęsła. Ogólnie soczewka jest skupiająca. Skąd ja to widzę? Bo na środku jest grubsza niż na krawędziach, ok? Więc będzie to soczewka skupiająca, więc ogólnie jej zdolność skupiająca będzie na plusie, jakbyśmy sobie to policzyli. No ale teraz R już nie wszystkie będą dodatnie. W przypadku żółtego, czyli R1, będzie na plusie, bo jest to wypukła. Natomiast R2 musielibyśmy zapisać z minusem. A więc nasz wzór to wyglądałby tak. Tu minus, uszt, a tu plus. Ok? Dobra, no to jedźmy w takim sobie dalej do dwóch wklęsłych. To jest dwuwklęsła soczewka. Tu ma jakiegoś R1 i tu ma jakiegoś R2. One mogą być identyczne, ale nie muszą. Jak widzimy, obydwa są wklęsłe, czyli zarówno R1 zapiszemy z minusem, jak i R2 zapiszemy z minusem. Wtedy ten nasz wzór tu, ok, wyglądałby tak. Minus, nie byłoby plusa i tu też byłby minus. No i musielibyśmy sobie to wtedy policzyć. Next. Zobaczcie, mamy to, czyli wklęsłe, i mamy to, czyli płaskie. I już się pewnie domyślacie, że w takim razie R1 będzie równe nieskończoność, czyli 1 przez R1 daje nam 0. Natomiast R2 będzie na minusie. Czyli w naszej sytuacji jakby wyglądał wzór? To zostaje, a to kasujemy.
i tego w ogóle nie ma. Ok, wyglądałoby to mniej więcej tak. No i dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, tak zwana soczewka wypukło wklęsła. Ona jest bardziej wklęsła niż wypukła. Skąd ja to wiem? Bo tu jest grubiej na końcach niż tu. Tu jest bardziej wąsko, o tak to nazwę. No i tak, tu mamy jakiegoś R1, tu mamy jakiegoś R2. No i teraz tak, R1 napiszemy sobie z plusem, natomiast R2 napiszemy sobie z minusem. Więc nasza sytuacja jak się teraz zmieni? Minus zostanie tu, gdzie był, a tu sobie dorzucimy plusa. OK, i tak by wyglądał nasz wzór. No i w zależności od tego, jaką soczewę macie, no to te plusy i minusy musicie sobie uwzględniać. OK. Next. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest tak zwane zwierciadło kuliste, czyli dla soczewek stosujemy ten wzór, a dla zwierciadeł, jak chcemy sobie policzyć, no to będziemy korzystać z tej zależności. R to jest promień zwierciadła, czyli ogniskowa to jest zawsze równa połowie promienia. Bardzo proste, ale jakoś często tam nam umyka. Słuchajcie, kolejna rzecz, jakich wzorów tak naprawdę tutaj brakuje? Albo można byłoby sobie dopisać. No jednego najistotniejszego, to znaczy, że zdolność skupiająca, no, którą się wielokrotnie liczy w zadaniach, to jest 1 przez F. No niby oczywista oczywistość, no ale jak ktoś coś tam ma do policzenia, niekoniecznie musi wiedzieć, że taki wzór istnieje. Druga rzecz, to na przykład gdybyśmy chcieli policzyć zdolność skupiającą układu. W takiej sytuacji oczywiście przybliżona, wzór przybliżony, czyli uwzględniamy sobie to, że soczewki są bardzo blisko siebie i są bardzo cienkie. Z życia sytuacja to tak, jak sobie weźmiesz soczewkę kontaktową i wsadzisz na oko, no to one siebie dotykają, czyli są bardzo blisko siebie. No i są cienkie, więc można byłoby z tego wzoru pewnie policzyć. Ten wzór wygląda tak, że to jest Z1 plus Z2 plus jakieś tam inne Z, w zależności od tego, ile ich jest. Czyli zdolność skupiająca układu to jest suma zdolności skupiających poszczególnych soczewek, czy też na przykład elementów optycznych, bo nie zawsze to muszą być soczewki. Przykład, jest jakaś misa posrebrzana, czyli pełni nam to rolę trochę zwierciadła. Nalaliśmy sobie do tego wodę. I teraz zobaczcie, ta woda pełni nam rolę soczewki, czyli ma jakąś zdolność skupiającą soczewki, no ale tu jest jeszcze zwierciadło, prawda? I to zwierciadło też ma swoją jakąś zdolność skupiającą z zwierciadła, ok? Czyli w tym przypadku, gdyby promień świetlny sobie wlatywał do czegoś takiego, no to ten układ miałby zdolność skupiającą ZS plus Z zwierciadła. Gdyby jeszcze wrócił i wleciał w drugą stronę, to jeszcze drugie ZS byśmy dodali. Ale to o tym innym razem. Ok, więc te dwie rzeczy brakuje. Jest coś takiego jeszcze jak odległość dobrego widzenia i w sytuacjach, w których liczymy zadania, że tam ktoś słabo widzi, z jakiej odległości by widział dobrze i tam to D występuje, to to D to jest tym X-em. Ale nie w każdym typie zadania zdolność dobrego widzenia będzie X-em, ale o tym innym razem. Tak, zdecydowanie. Trzymajcie się i zapraszam do części trzeciej.